Pozycja wyjściowa. Analiza ćwiczenia. Klęknij na ławce, podpierając ciało jedną ręką. Podobnie przy pozycji do piłowania drewna. Kręgosłup w położeniu neutralnym. Chwyć tangielkę przeciwną ręką, wyprostuj bark tak, aby ramię było równolegle do podłoża, a łokieć zgięty. Wyprostuj rękę w stawie łokciowym. Powróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie. Zmień strony i kontynuuj ćwiczenie drugą ręką. Zalecenia techniczne. Utrzymuj właściwą pozycję ciała, kręgosłup w położeniu neutralnym. Wdychaj powietrze podczas ruchu do dołu, wydychaj przy ruchu w górę. Klatka piersiowa wypchnięta do przodu. Nie zaokrąglaj i nie opuszczaj barków. Nie obniżaj też pośladków. Nie opuszczaj i nie rozsuwaj na boki łokci. Ramię pozostaje nieruchome. Im wyżej łokieć i większy wyprost barku, tym ćwiczenie staje się trudniejsze. Wykonuj powolne, kontrolowane ruchy bez zamachów.